Hej, hej, Ngelokuero z tej strony, witam bardzo serdecznie. Blade of Darkness, kolejna tutaj część naszej przygody. Na dzień dobry dosyć intensywnie to poszło. Ej. Niestety zatruł mnie, no ale trudno, przy pełnym życiu to jeszcze idzie przeżyć jakoś. Ej, powiem wam szczerze, że nawet na dzień dobry dobrze mi idzie. Dobra, jestem zadowolony z tego, co tutaj zaszło. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Strasznie ich tutaj dużo. Power Potion mamy jeszcze, ale to Power Potion to ja bym sobie zostawił oczywiście na jakiegoś bota czy coś takiego. 2700 życia mam, zapisałbym sobie też. Dobra, i tutaj wszędzie mamy jakieś zamki i tak dalej. No, przypuszczam, że nie mamy klucza. No, dokładnie. No, tak wygląda, jakby się dało rozwalić. No, tutaj mamy jakieś takie typowe lochy. Tutaj jesteś. Kubany się tu ukrył, no. Naprawdę znowu mnie zakryłeś. Dobra. Jakaś dźwignia. Za niedługo premiera Elden Ring, ale akurat za ten tytuł ja się chyba brać nie będę, szczerze powiedziawszy. Ej, no i dobrze mi poszło, co? Carved Sword. Nie podoba mi się za bardzo ta muzyka, brzmi tak jakby tu... Brzmi tak, jakby było jakieś poważniejsze zagrożenie. Dobra, już widzę, że coś tam jest. Więc oczywiście zapis. Szczerze, dobrze mi poszło. Już słyszę kolejnego, jak barczy. Czy ja mogę tu wskoczyć? Nie, raczej wątpię. Dobra. Ej. Szczerze mówiąc, trochę słabo to wygląda.
A, ja zaraz level będę miał. A, także w sumie loot. Co to jest? A, dzida jakaś. To ja nie chcę dzidy. Przypuszczam, że mogę tam zetkoczyć, ale... Ale nie wiem, czy ja chcę. Wolałbym chyba tradycyjnie zejść tędy. O ile tutaj w ogóle będzie właśnie zejście? O, to jest pytanie. Nie. Okej. No, czyli my wchodzimy tu jeszcze głębiej. Przydałaby się jakaś mikstura, ale taka do kieszeni, bo no jakby nie spojrzeć, zaraz będziemy mieli level up, bo level up nam da wiadomo, pełne żyćko. Thank you, my friend. Although you come too late, but there is still hope, and only the sacred markings on the stones reveal the way. Come with me. Let us leave this dungeon, and while we walk, I shall explain to you how to recognize the signs. No! A, okej. Kolejny się z życia wyrąbał. No trudno. Dobra, jako że mamy sytuację taką, a nie inną, to oczywiście ja sobie to zapiszę. Mi się podobają te odgłosy. Church of Orlok albo Fortress Nemrut. Nie, myślę, że The Church of Orlok tu możemy wyruszyć. Nawet nie wiedziałem, że to się zaraz tutaj lada moment skończy. Myślałem, że będzie nas coś czekać tutaj cięższego, ale jednak... Jednak nie. The Gorge of Orlok is a natural pass between the mountains that border the ancient kingdoms and the steppes of the north. In the past, these mountains formed the kingdom's most advanced line of defense, and from them departed the raids of the conquering kings towards the rich and distant Northlands. However, it is now centuries since the last of those raids, and even the gorge itself is beyond the present borders of the kingdom. All manner of malign creatures now lurk among the ruins of those ancient fortifications. In the days before the war, the sword, one of the gems of the legendary Tomb of Blade, was concealed there. No, its fate has now been forgotten. Nie mam mu za zimno?
Droga bez powrotu. Dobra, zapiszemy oczywiście to. Powiem wam szczerze, że nie będę tutaj w sumie kończył odcinka. Nie będę kończył odcinka, bo taka 10-minutowa końcówka to troszeczkę szkoda marnować czasu na to. Tu jest jakaś taka fajna nawet mikstura albo butelka, nie mikstura. No dobra, mniejszy z tym. Lord German, jak było widać, niestety umarł. A czy został zamordowany przez orka? Nie udało nam się go za bardzo uratować. Natomiast tutaj idziemy dalej i niesiemy, można by powiedzieć, zamęt i zniszczenie. Jednakże tym razem jesteśmy tutaj w zimowej krainie. Tam jest łucznik. A tam też mamy jakiegoś jego mościa trochę większego. Nie wiem, czy to troll jest, czy co. No w sumie to nie ma się co. A dobra, jednak jest. Trochę wysoko. Nie wiem generalnie, czy dobrze idę. Ale chyba tak, bo tamtędy byśmy doszli normalnie tutaj. To pewnie nas... łupałby nas troszeczkę ten... łucznik. Powiem nie, żeby coś, ale trochę ich tutaj jest dużo. Możemy spróbować się zakraść do niego. Jak ja mam z tego strajfa wyjść? Na tabie nie da się zanulować. Cię też nie. Aha. No dobra. Muszę przyznać, że trochę obrwałem. Nie, dobra, tu nie chcę nawet spróbować wskakiwać, bo on pewnie zaraz będzie. Pewnie zaraz tutaj będzie wydziwiał. A tutaj to chyba normalnie ja przybiegłem, nie? Ja pierniczę, jednak nie. O, tutaj... Aha. Okej. U góry jest łucznik, którym nie chcę mieć za bardzo styczności, bo napieprza, trującymi strzałami. Aktualnie to przy dobrych wiatrach zostanie mi 700 życia, co jest, no delikatnie mówiąc, słabym wynikiem. Nawet mniej.
sporo tych przeciwników tutaj jest, jednak mimo wszystko. A kolejny zwykły napieprza do mnie. Super. Okej, ja biegłem tędy. Tylko że teraz sobie pójdę tędy. Zdradliwe są te troszeczkę tutaj mury. Okej, tu jest ten ziomek, z którym walczyliśmy. Gdzie to nas doprowadzi? Okej. Dobra, tylko że jak ja tu zaskoczę, to już tu nie wskoczę. Zapiszmy to. Nie wiem, czy tu nie będę potrzebował gdzieś sobie właśnie przejść. A tu nie muszę chodzić, bo tu byłem. Dobra, czyli... Ale tu nie byłem. A to nas pewnie doprowadzi do tej górki, na którym... której strzela sobie ten łucznik. O właśnie. Aha. Life potion za 1000, tak? To jak najbardziej lepiej, bo jak widać, nic dobrego mnie tu na razie nie spotkało. Poza tym, że straciłem całe życie. Okej, teraz tu był ten tył. Ale tu jeszcze nie miałem okazji się przelecieć. Dobra, wróciliśmy do punktu wejścia, czyli jedyne przejście dalej to jest tam po zeskoczeniu na dół. No to cacy. Już wiemy, gdzie mamy iść. Czyli tam. Czyli kolejny ten rzeźnik. No i świetnie. Wyszedłem bez szwanku. Ja pewnie się wystraszyłem teraz. Na czym on stoi? Dobra, pytanie brzmi, czy ja dobrze idę w ogóle? Wylądowałem w jakiejś jaskini. Ale nie chcę kończyć swojego żywota w jaskini. Chciałbym raczej właśnie zobaczyć drugą możliwą ścieżkę rozwoju. W ogóle śmieszna sytuacja, bo walczymy w takich wąskich korytarzach i ta broń nam ewidentnie haczy o wszystkie możliwe ściany. A mimo to nadal... A, tu można się wrócić po prostu. A mimo to dalej napieprzamy i... Udaje nam się atakować tego przeciwnika, więc no... Całkiem ciekawie.
Wiadomo, nie doszukujmy się realizmu. Ta gra i tak jak na tak stary tytuł na dzisiejszy czas jest strasznie grywalna, więc... Dobra. Oczywiście zapiszemy to tutaj. Kawki się napiję. Dobra, i możemy ruszać dalej. I ja pierniczę, jakie kręte korytarze. Oho, nie podoba mi się to. No i świetnie. Poeksplorujmy trochę te korytarze tutaj. Oho. Dobra, chyba coś uruchomiłem, jakiś mechanizm obronny czy coś takiego. Ice Sword. Dobra, dobra, to mi się podoba. Dobra, tylko teraz... No niestety ten Queen's Sword chyba będę musiał sprzedać. Znaczy sprzedać, wyrzucić. No ale to widzę, że... Ten Ice Sword to jeszcze gorszy. Chociaż z drugiej strony... What? Okej. No tak, można się było domyślić. Właśnie chciałem przeskoczyć tam na tą taką skarbę, zobaczyć co tam jest. Dobra. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, ta pułapka tutaj. No właśnie, chciałem sobie tam przeskoczyć, zobaczyć, co tu może być. A. No w zasadzie to nic nie ma. Więc pokrótce z rozrywki. Dobra, tego tu mamy ze sobą, tylko teraz właśnie pytanie brzmi, gdzie się te pułapki uruchamiają. Słychać, że gdzieś tam. Tak jakby coś gdzieś tutaj było. O właśnie, na przykład tutaj. Jedzenia. A, wiadro jest na przykład. Wiadra to ja nie bardzo chcę. Dobra, nie popisuj się tu. Co to jest? Dobra, nie bardzo wiem, co to jest, więc nie będę tutaj się zagłębiał. O, Dwarf and Medium Armor. Jedna za 150 i niczego więcej. Ech, szkoda, że znajduję takie wybroje i tak dalej, ja nie mogę w nijaki sposób sobie tego korzystać. Słyszę to jakiegoś... Yeah!
wykorzystajmy sobie od razu tego Life Potion. Bardzo dobrze. Snake Sword, czyli oni korzystają w sumie z jednego sortu mieczy. Nie wiem, w ogóle gdzieś wlazłem, ale... Nie wiem, czy wlazłem w dobre miejsce w ogóle. O, okej. O, Life Potion kolejny. To mi się bardzo podoba. Kto wie, czy tego orba nie musimy pod tym właśnie monumentem podstawić. Nie wiem, coś mi się stało. Zapiszemy sobie to. Kurczę, ja bym tak w sumie... Ja szybciej nie przebiegnę tam, bo... A, jest jakiś ziomutek. Słabiutko. Silne są te skurczybyki. Nie ma jakiegoś serka czy czegoś? O, tu jest mięso i ser. Bardzo fajnie, bo szybko exp tutaj rośnie, powiem wam szczerze. Ice Hammer jakiś. Dobra, to teraz spróbujmy wyrzucić jakiś mieczyk. Średnio się potrafi tym obsługiwać. Jakaś w ogóle druga strona tego monumentu tutaj chyba. Nie wiem, może trzeba tym młotem przywalić w to na przykład. No chyba nie bardzo. Nie działa to w ten sposób. No na wszelki wypadek mogę to wziąć, żeby to... Ewentualnie, nie wiem, spróbować później gdzieś wykorzystać, ale dziwna sprawa, bo przyleciałem tu na przykład. Jestem tu, niczego tu nie ma poza tym Ice Swordem, no i wychodzi na to, że powinienem się teraz w sumie wrócić. Ewentualnie mogę jeszcze zapisać grę. Dokładnie, i możemy spróbować... Orba użyć, ale się nie da. No dobra, to wracamy. Żyło nam jakiegoś przeciwnika w ogóle. A, już wiadomo skąd. Okej. Nie będę go tam ruszał, bo na dach bym musiał wleźć, a nie bardzo mi się chce to robić. W każdym razie zeskoczymy sobie na dół. No dobra, i spróbujmy umieścić tu tego orba. O!
czyli jednak pomyślałem dobrze. Okej, coś się podpierało. Dobra, i teraz zrobimy tak. Zapis i w kolejnym odcinku wejdziemy sobie do tej twierdzy. Jeszcze ewentualnie się wrócę, żeby zobaczyć, co tam na tym jednym takim urwisku było. Znaczy urwisku w tym przejściu, w tej jaskini. No i się przekonamy, jak to wygląda. Dobra, selected item cannot be taken. Rozumiem. Dobra. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska w kolejnym odcinku Blade of Darkness.